Do wypadku doszło około godziny 16. Z pierwszych ustaleń wynika, że Audi jechało od strony Przełęczy. W samochodzie znajdowało się dwóch nastolatków w wieku 15 i 16 lat. Z niewyjaśnionych przyczyn samochód uderzył bokiem w przydrożne drzewo. Chłopcy zginęli na miejscu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jechali bardzo szybko. Obaj byli mieszkańcami sąsiednich Jarkowic. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze otrzymali zgłoszenie wypadku drogowego mającego miejsce w miejscowości Miszkowice. Udali się na miejsce, potwierdzili fakt. Do zdarzenia drogowego doszło na drodze wojewódzkiej w miejscowości Miszkowice. Kierujący samochodem marki Audi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w przydrożne drzewo. Policjanci na obecną chwilę wykonują czynności oględzin pod nadzorem prokuratora oraz biegłego. Na miejscu zadysponowano jednostki straży pożarnej. Zabezpieczają miejsce zdarzenia. Droga jest chwilowo nieprzejezdna. Niestety w zdarzeniu drogowym, w wypadku, zginęły dwie osoby. Nie ma pobocza. Trzeba pogratulować zarządcy drogi, tutaj właścicielom tej drogi, za piękne klony, piękne jesiony, które są jakoby wyrokiem śmierci za to, że ktoś padnie w poślizg. Niech pan sobie wyobrazi, to jest 5-metrowa jezdnia. Jedzie z góry tir, do góry jedzie autobus i dzieci idą ze szkoły. I one tak sobie między tymi jesionami tutaj, te biedne dzieciaczki, manewrują. Nikt tego nie widzi. Panom policjantom postawili 40, żeby mieli gdzie pieniążki zarabiać, ale żeby pomyśleć i zrobić choć po jednej stronie, wyciąć te cholerne drzewa, na których wiszą później krzyże i kwiatki, wyciąć to, przepraszam za drżący głos, ale akurat zginął mój znajomy. Może by się nic nie stało. Za 16-latka nie może być karą śmierci to, że porwał kluczyki i cholera wjechał w jesiona. Dziękuję, to na tyle. Rozumiem. Gratulacje Wierchuszce. Gratulacje. Policja ustala, jak doszło do wypadku i jak to się stało, że chłopcy wyjechali na drogę samochodem. Audi należało do ojca jednego z nich.